No, okay. Ja tylko chcę jedno powiedzieć. Jesteśmy świeżo po wizycie papieża Franciszka. Jednym z głównych przesłań papieża, który do nas mówi podobnie jak jego poprzednik, święty Jan Paweł II, że jak ważna jest pamięć i tożsamość, że bez tego nie ma narodu i bez tego przed nami nie będzie przyszłości. I te dzisiejsze skromne uroczystości nie będą tego świadectwem. Dla najlepszego upamiętnienia wszystkich ofiar powstania warszawskiego, żołnierzy poległych, a także zamordowanych mieszkańców Warszawy będzie modlitwa. Dlatego w tej chwili wspólnie odmówimy modlitwę dla wszystkich zamordowanych i poległych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz mi dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz mi dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz mi dać, Panie.
spoczywają w pokoju. Dobra, ja sobie dojdę. Witam Państwa. Cieszę się, że jesteśmy po raz kolejny w tak fantastycznej grupie, tak dużej grupie. Może dzisiaj mniej efektownie, ale za rok będzie lepiej, mam nadzieję. Ale i tak jest wspaniale. Chciałem do Państwu przede wszystkim, wiadomo, też podziękować razem tutaj z kolegami. Tak naprawdę tutaj większość to koledzy zrobili, nie ja, bo ja, jak widać, trochę nie byłem w stanie. Ale przede wszystkim chciałem, jak wiemy, skończyły się wczoraj Światowe Dni Młodzieży. I tak, taką refleksję, jaką ja wyniosłem z tych Światowych Dni Młodzieży, to jest taka, że Polacy po raz kolejny pokazali, że są gościnni, nie tak jak niektórzy mówią, że nie jesteśmy. Są tolerancyjni, bo jesteśmy tolerancyjni, ale oczekujemy także tolerancji od tych, co do nas przybywają. Ludzie, którzy tu przybyli z każdego zakątka świata, chrześcijanie, byli dla nas uprzejmi, mili. My tak samo w stosunku do nich im to wzajemniliśmy. Inna przeciwność jest oczywiście odnośnie tak zwanych uchodźców, których ja powiem wprost, brutalnie niestety, obecny Hitler Europy, czyli Merkel, z nami tutaj narzuca. To jest nieprawda, oni tak naprawdę przychodzą po to, żeby zrobić nam krzywdę, a nie nas, tak powiem, pogodzić. To jest nieprawda. Kolejna taka jest też prawda, że jeżeli oni chcieliby walczyć o swój kraj, by to zrobili. Tak jak robili to powstańcy. Powstańcy nie poddali się, nie uciekli, tylko walczyli. Walczyli wiedząc, że tak naprawdę mają naprawdę niewielkie szanse, bo przewaga wroga była ogromna. Jednak walczyli do końca, wiedząc, że za każdym rogiem, każdą chwilą czeka ich śmierć. Myślę, że oni dali nam ogromne dziedzictwo. Dziedzictwo, jakim jest wiara w Boga, patriotyzm i polskość. Myślę, że też ważnym aspektem, który bardzo chciałem poruszyć, to się dotyczy głównie ludzi młodych, noszenie koszulek patriotycznych. Widzę, że wielu z Was nosi, nie mówię tutaj do Was, do tych ludzi, którzy tu są, ale mówię tu ogólnie. Tak, ponieważ widzę, że co po niektórzy, tak może nie tu, ci tutaj, nie, ale co po niektórzy nie bardzo wiedzą, co noszą na sobie. Często widząc w rynsztoku czy gdziekolwiek. Naprawdę, jak coś zakładamy, wiedzmy, co zakładamy. Bo tak naprawdę reprezentujemy tak samo tych ludzi, którzy za nas ginęli. To myślę, że jest bardzo ważne. I tak na koniec chciałem zaprosić wszystkich na spotkanie, wszystkich zainteresowanych oczywiście na spotkanie za dwa tygodnie, 9 sierpnia na spotkanie Endecji do Krakowa. Jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę dać mi znać albo po prostu przyjechać. Wszystkie informacje są na Facebooku albo do. Dziękuję. Teraz chciałem przekazać głos pani Krystynie Gamrat, która wygłosi wiersz własnego autora. Brawo. Zaprezentować Państwu swój wiersz, który poświęciłam najmłodszym żołnierzom walczącym w Warszawie, czyli dzieciom Warszawy. I taki tytuł ma ten wiersz, Dzieci Warszawy. Gdy dzieci Warszawy do powstania szły, swych matek o pozwolenie nie pytały. Po prostu szły, bo tak trzeba było. Prosiły tylko, nie płacz, mamo. A serca matek z trwogi drżały, gdy swe dzieci na bój wyprawiały. One wiedziały, że tak trzeba, choć chciały im przychylić nieba. Niesieni pragnieniem wolności, szli młodzi, piękni i pełni radości. Z pieśnią na ustach, w ogień i dym, w bezmiar okrucieństw z odwagą szli. Pod gradem bomb i deszczem kul, choć młode ciała rozrywał ból, a domy Warszawy zmieniały się w gruz, walczyć z najeźdźcą to był mus. Niemiecki zwyrodniały oprawca, tysiące ciał urządzał rzeź woli, tysiące ciał w stosach wysokich jak domy, niczym wyrzut sumienia świata płonęło. Niebo zastygłe ze zgrozy, ni jednej łzy deszczu nie uroniło. A młodzi powstańcy wciąż w bój szli i
swojej krwi dla Warszawy nie żałowali, bo dla nich życie to wolność, to zew, to oddana za nią krew. Po latach na zgliszczach Warszawy wyrosła nowa stolica, a na popiołach ofiar zakwitło nowe życie. Dzisiaj w rocznicę powstania śpiewamy te same powstańcze piosenki. Bo naród polski nie zginie, bo naród polski jest wielki. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, witałem wszystkich, ale celowo nie powitałem najważniejszych uczestników naszego spotkania. Powitałem kombatantów, którymi są, tutaj zrobię ten wyjątek, że powitam ich wszystkich imiennie. Tak się składa, że wszystkich panów znam, więc będzie to dla mnie wielką honorem. Przede wszystkim kapitan Franciszek Sewery. Janusz Sylwester. Janusz Jurkowski, prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Jan Rusek, który zwykle jest chorąży. Poproszę naszych kombatantów o złożenie wiązanki okolicznościowej. Moich młodszych kolegów poproszę o wystąpienie, żebyśmy się dostali. Bardzo wszystkim dziękuję za przybycie. Mam jeszcze wielką prośbę dla kierowaną dla orkiestry schodowa, dla orkiestry Kejnał, o zaintonowanie pieśni Oroty. Będzie to ostatni punkt naszego zgromadzenia. Po nim zgromadzenie rozwiązuje i zapraszam na kolejne nasze uroczystości. Dziękuję wszystkim bardzo za przybycie. Thank you.
Ja jeszcze chciałem zaprosić, że następną uroczystością, którą będziemy organizowali, na którą serdecznie zapraszamy, jest tutaj oczywiście, jest 17 września, czyli rocznica napaści na Polskę w Związku Radzieckiego. Zapraszam. Dziękujemy Państwu jeszcze raz. Dziękujemy jeszcze. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom!